Szczęść Boże, coś Wam powiem. Nie da się uniknąć sytuacji, gdzie czas odgrywa dużą rolę i musimy zrobić coś z pośpiechem. Jednak nie można tego przekładać na każdą dziedzinę życia. Próżno szukać na krzaku truskawek w grudniu, bo to nie ich pora. Można je nabyć w markecie, ale oprócz zachęcającego wyglądu i koloru nie będą nam smakować. Można postawić dom w kilka tygodni i się do niego wprowadzić, ale prędzej czy później okaże się, że już coś trzeba naprawiać, bo wyjdą jakieś pęknięcia i niedoróbki. Można bez zastanowienia wskoczyć w wir działań, który wokół nas tworzy atmosferę kreatywności i zaangażowania, ale nie we wszystkim da się w pełni zaangażować. Wszystko będzie po łebkach. Chcąc zrobić coś od początku do końca na maksa, nie da się tego przyspieszyć. Życie to nie jest pit stop w Formule 1, gdzie każda sekunda jest na wagę złota. Zwłaszcza, że niektórych działań człowieka nie da się powtórzyć, bo dzieją się one tylko jeden raz w naszym życiu. I chcąc wykorzystać daną nam szansę na wydanie w naszym życiu dobrych owoców, potrzebujemy czasu i wielkiej cierpliwości. Na przykładzie domu na piasku i skale widzimy zaangażowanie człowieka. Można bez wysiłku zrobić coś, co szybko się rozpadnie przy pierwszej poważnej burzy, ale można poświęcić więcej czasu i energii na zbudowanie czegoś solidnego, co będzie trwało latami. Przykazania, które dał nam Bóg oraz słowa, które kieruje do nas Jezus, są właśnie takim solidnym materiałem na nasz fundament, na którym ma wzrastać nasze życie. Takie zjawisko prawie natychmiastowej dostępności wszystkiego, na co mamy akurat ochotę, przekłada się na nasze życie wiarą. Doświadczony ogrodnik potrafi zawczasu przewidzieć, czy dane drzewo wyda w tym roku owoce, bo obserwuje, czy ma wodę, czy nie choruje, czy rozwija się oraz czy robaki go nie podjadają. Człowieku też można wszystko zobaczyć. My powinniśmy dostrzegać zmiany w naszym życiu, czy aby jakieś robaki w naszym sercu nie psują nas. Jakieś małe grzeszki, jakieś przesuwanie granic radykalności, małe niewierności czy zaniedbania. To niestety skutek wielomiesięcznych czy nawet wieloletnich zaniedbań, czyli braku modlitwy, zjednoczenia z Jezusem, wody, czyli obecności Ducha Świętego i odpowiedniej pielęgnacji, czyli korzystania ze spowiedzi i Eucharystii. Zły duch zwodzi i mówi do człowieka: baw się, żyj beztrosko, nie myśl o tym, co robisz, nie myśl o jutrze, o przyszłości. Wszystko działa aż do chwili, gdy nagle wszystko runie. A wtedy rozlega się głos do Boga: Panie, Panie! Ale czy wysłucha, jeśli człowiek jego nie słucha? Papież Benedykt przestrzega nas i poucza: bądźcie roztropni i mądrzy, budujcie wasze życie na trwałej skale, jaką jest Chrystus. Wtedy będziecie błogosławieni i wasza radość udzieli się innym. I do tego można jeszcze posłuchać słów świętego Cypriana, który powiedział: ewangeliczne przykazania nie są niczym innym niż Bożymi naukami, fundamentami, które budują nadzieję cementem umacniającym wiarę, pożywieniem dla serca, gwarancją osiągnięcia zbawienia. Pamiętajmy, że co nagle, to po diable. Budujmy więc tak, by z naszej pobożności nie została tylko sterta kamieni. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.